Część czwarta. Modlitwa chrześcijańska. Dział pierwszy. Modlitwa w życiu chrześcijańskim. Oto wielka tajemnica wiary. Kościół wyznaje ją w symbolu apostolskim, część pierwsza, i celebruje w liturgii sakramentalnej, część druga. Aby życie wiernych upodobniło się do Chrystusa w Duchu Świętym na chwałę Boga Ojca, część trzecia. Tajemnica ta wymaga zatem, aby wierni w nią wierzyli, celebrowali ją i żyli nią w żywej i osobistej więzi z Bogiem żywym i prawdziwym. Tą więzią jest modlitwa. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. Modlitwa jako dar Boga. Modlitwa jest wzniesieniem duszy do Boga lub prośbą skierowaną do Niego o stosowne dobra. Z jakiej pozycji mówimy w czasie modlitwy? Z wyniosłości naszej pychy i własnej woli, czy też z głębokości pokornego i skruszonego serca? Ten, kto się uniża, będzie wywyższony. Podstawą modlitwy jest pokora. Nie umiemy się modlić tak, jak trzeba. Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy. Człowiek jest żebrakiem wobec Boga. O, gdybyś znała dar Boży! Cud modlitwy objawia się właśnie tam, przy studni, do której przychodzimy szukać naszej wody. Tam Chrystus wychodzi na spotkanie każdej ludzkiej istoty. On pierwszy nas szuka i to On prosi, by dać Mu pić. Jezus odczuwa pragnienie. Jego prośba pochodzi z głębokości Boga, który nas pragnie. Modlitwa, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, jest spotkaniem Bożego i naszego pragnienia. Bóg pragnie, abyśmy Go pragnęli. Prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej. Nasza modlitwa błagalna jest w sposób paradoksalny odpowiedzią. Jest odpowiedzią na skargę Boga żywego. Opuścili mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać sobie cysterny popękane. Modlitwa jest odpowiedzią wiary na darmową obietnicę zbawienia, odpowiedzią miłości na pragnienie jedynego Syna. Modlitwa jako przymierze. Skąd pochodzi modlitwa człowieka? Niezależnie od tego, jaki jest język modlitwy, gesty, słowa, zawsze modli się cały człowiek. Aby jednak określić miejsce, z którego wypływa modlitwa, Pismo Święte mówi niekiedy o duszy lub o duchu, najczęściej zaś o sercu, ponad 1000 razy. Modli się serce. Jeśli jest ono daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Serce jest mieszkaniem, w którym jestem, gdzie przebywam. Według wyrażenia semickiego lub biblijnego, gdzie zstępuje. Jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani dla innych. Jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać. Jest ono miejscem decyzji w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć. Jest miejscem spotkania, albowiem nasze życie, ukształtowane na obraz Boży, ma charakter relacyjny. Serce jest miejscem przymierza. Modlitwa chrześcijańska jest związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie. Jest działaniem Boga i człowieka, wypływa z Ducha Świętego i z nas. Jest skierowana całkowicie ku Ojcu, w zjednoczeniu z ludzką wolą Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Modlitwa jako komunia. W Nowym Przymierzu modlitwa jest żywym związkiem dzieci Bożych z ich nieskończenie dobrym Ojcem, z Jego Synem Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Łaska Królestwa Bożego jest zjednoczeniem całej Trójcy Świętej z całym wnętrzem człowieka. Życie modlitwy polega zatem na stałym trwaniu w obecności trzykroć świętego Boga i w komunii z Nim. Ta komunia życia jest zawsze możliwa, gdyż przez chrzest staliśmy się jednym z Chrystusem. Modlitwa jest o tyle chrześcijańska, o ile jest komunią z Chrystusem i rozszerza się w Kościele, który jest Jego ciałem. Ma ona wymiary miłości Chrystusa.
zaczynamy ostatnią część, te nasze spotkania z katechizmem powolutku będą się kończyć. I jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy będziemy odkrywali, czym jest modlitwa, kiedy będziemy uczyli się tego, żeby cały czas trwać w obecności Boga, który jest trzykroć święty, żeby całe nasze życie było przepełnione modlitwą. Będziemy uczyć się czerpać wody żywej z Chrystusem, przez Chrystusa i w Chrystusie. Będziemy odkrywali, jak możemy spotykać Boga, jak mogą spotykać się Jego pragnienia z naszymi pragnieniami. Będziemy uczyć się tej więzi, tej relacji i dzięki temu też będzie rozszerzał się Kościół, będzie rozszerzała się nasza obecność w Kościele. Modlitwa jest tym, co nas łączy. Modlitwa jest tym, co łączy nas z Bogiem, co sprawia, że mamy z Nim żywą, głęboką, owocną, pełną miłości relację. Jest to również więź, która łączy nas z braćmi. Kościół cały czas się modli. Będziemy uczyć się pokornej postawy na modlitwie. Będziemy uczyć się tego, że to Jezus nas pierwszy szuka, że On na nas czeka. Za każdym razem, kiedy zaczynamy się modlić, On już jest. Będziemy też zastanawiać się nad tym, gdzie jest nasze serce i uczyć się tego, że modli się cały człowiek, że mam być człowiekiem niepodzielonym, nie jakiś fragment mnie się modli. I tak samo mam nie dzielić mojego życia na życie z Bogiem i życie powszednie, życie świeckie, życie profanum. Wszystko, czego doświadczam, wszystko, co przeżywam, może być pełne sakrum, bo może być przeżywane z Bogiem. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus tak pięknie powiedziała, że modlitwa jest wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i radości. I mam nadzieję, że te nasze spotkania, takie pełne modlitwy i uczenia się o modlitwie, będą nam pomagać nie tylko modlić się wtedy, kiedy jest nam dobrze, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy przeżywamy radosne chwile, lecz także, kiedy doświadczamy trudu, kiedy przeżywamy jakąś walkę, kiedy mamy nieść swój krzyż, kiedy cierpimy. Mam nadzieję, że to sprawi, że nie będziemy chcieli zostawiać w sobie jakichś przestrzeni, gdzie nie chcemy Boga wpuszczać, ale zrobimy wszystko, żeby nasze życie było pełne modlitwy i spotkania z Nim.